Marcin Adam Leśna Rzeka, wydawnictwo Arte, czyta Daniel Frontczak. Tę książkę dedykuję mamie, która była moim aniołem. Wielkie wydarzenia poruszają się na małych zawiasach. Stephen King, rozdział czwarty. Lepiej nic nie wiedzieć niźli wiele, a połowicznie. Lepiej być głupcem na własną rękę niż li mędrcem według cudzego mniemania. Friedrich Nietzsche. tak orzecze zaratustra. Rozmowa dwóch przyjaciół Kanada Quebec City szpital psychiatryczny świętego Wawrzyńca. Bob wrócił z wieczornego obchodu po oddziale wesoło pogwizdując. W pokoju socjalnym dla pielęgniarzy, za biurkiem siedział już stary Tom, który przyszedł wcześniej na nocną zmianę. Witaj, przyjacielu! Bob przywitał się wylewnie, robiąc misia i poklepując energicznie starego Toma po plecach. Ostatnio nie za często się widywali, ich grafiki jakoś się nie zazębiały. Tom pracował w szpitalu od niepamiętnych czasów, stąd wziął się jego przydomek. Nikt nie mówił o nim inaczej, jak stary Tom. Bob dobrze pamiętał, jak uczył się u niego podczas pierwszego dnia w pracy. Miał do tego wspomnienia duży sentyment. Trudne, niewdzięczne obowiązki zawsze zbliżają, szczególnie zaś praca w szpitalu psychiatrycznym. Wariat zawsze będzie wariatem i żadne leki na to nie pomogą. Mawiał stary Tom. Był mistrzem śmiesznych powiedzonek. Każdy ma w sobie wariata, tylko czasem on po prostu śpi. Jedna z sióstr prowadziła specjalny zeszyt, gdzie zapisywała mądrości Starego Toma. Było ich naprawdę dużo. W chwilach nudy czasami sięgano po ten notes, zawsze było wtedy dużo śmiechu. Cechą charakterystyczną Starego Toma był cynizm. Wszyscy myśleli, że to tylko żarty. Najzabawniejsze było jednak to, że Stary Tom wcale nie żartował. Bob już zakończył swoją zmianę i miał wychodzić, ale postanowił jeszcze zostać i porozmawiać ze starym przyjacielem. Trochę żartów, potem rozmowa o rodzinie, a na koniec, jak zwykle, plotki i nowości z pracy. Zawsze był jakiś temat. A to ktoś dostał szału, ktoś inny nie chciał przyjąć leków. Jednym słowem ciekawa praca z wariatami. Wiesz, że wypuszczają czaki? Zapytał powoli Bob, robiąc tajemniczą minę. No, proszę, laleczka czaki, wyfruwana wolność! Stary Tom pokręcił głową z niedowierzaniem. Zawsze nadawali ksywy pacjentom, ta dotyczyła Jasmine. Myślałem, że trochę dłużej u nas zabawi. To kiedy wychodzi? Jak przed świętami, to może zdąży kogoś pociachać w ramach prezentu na Boże Narodzenie. W odpowiedzi Bob roześmiał się szeroko, ukazując garnitur białych zębów, które mocno kontrastowały z jego ciemną karnacją. Stary Tom odkręcił termos z kawą. Chcesz trochę? A wlej. Bob podsunął duży kubek, w którym bez problemu mieścił się litr napoju. Stary Tom parsknął, widząc naczynie rozmiarów wiaderka na lód. Skąd masz to maleństwo? Dostałem od młodszej córki na nocne zmiany. Od Lucy? Dokładnie wyszczerzył się Bob. Od mojej księżniczki. Ty naprawdę uwielbiasz tę małą, co? Tak. Ona jest moim aniołem. Starsza córka ciągle się tylko wykłóca. Odkąd skończyła trzynaście lat, jest nie do zniesienia. A jak tylko zwróci jej się uwagę, to od razu płacze. Istny cyrk. Bob zmarszczył brwi. Mam nadzieję, że z małą Lucy nigdy tak nie będzie. Spojrzał z czułością na kubek. Kochał Lucy. I wszystko, co się z nią wiązało. Olbrzym o dobrym sercu, pomyślał stary Tom. Mam nadzieję, że będzie tak jak mówi i los nie spłata mu żadnego wrednego figla. Naprawdę lubił Boba, który mimo atletycznej budowy miał w sobie niezmierzone pokłady tkliwości i dobra. Nawet gdy pacyfikował pacjenta w histerii, to robił to bez zbędnej przemocy. To są tylko chore dzieci, mawiał Bob. Nie było w nim wrogości, olbrzym, który nie skrzywdziłby muchy. Kiedy na wiosnę przez uchylone okno pokoju socjalnego wpadały zabłąkane motyle, Bob zawsze z wielką delikatnością łapał je za skrzydełka i wypuszczał na wolność. Stary Tom zamyślił się głęboko. Z nim było inaczej. Miał swoje ciemne sprawki, które skrzętnie skrywał przed światem. Na szczęście nikt o niczym nie wiedział, nawet żona. A wiadomo, że żony zawsze wszystko wiedzą. Właściwie to powinno się o nim mówić mroczny, sprytny tom. Gdy trzy lata temu zdarzył się wypadek i pęknięty nóż z kosiarki do trawy poharatał mu nogę, stary Tom natychmiast wszystko zmienił w niezwykłą opowieść. Tragiczny wypadek na motorze, atak węża morskiego, historie układały się same w zależności od audytorium. Nigdy jednak nie pojawiła się w nich poczciwa stara kosiarka. Jakoś nie pasowała do jego zmyślonych, dramatycznych historii. Stary Tom tak bardzo lubił Boba, chyba za cechy, których sam nie posiadał. To w końcu kiedy ta mała wychodzi? zapytał. Kilka dni temu wpłynęły papiery. Mają ją wypuścić po świętach, a właściwie to przenieść na oddział otwarty, wyjaśnił Bob. A kto przyniósł papiery? No jak to kto? Seksowna pani prawnik. Obrończyni świrów, skwitował kwaśno stary Tom. Słuchaj, zagadnął Bob. A ty uważasz, że czaki naprawdę wszystkich zabiła? Oczywiście, że tak, stary Tom zrobił poważną minę. Wiesz przecież, że mam swoje dojścia. Bob pokiwał głową, dobrze wiedział, że szwagier starego Toma jest zastępcą szeryfa. Pamiętaj, że żaden z tych dzieciaków nie siedzi tu za niewinność. To jest w końcu oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego. Wszyscy tu mają coś za uszami. Wytłumacz mi tylko, dlaczego nie wsadzili jej do więzienia, dopytywał Bob. Nie byłoby znany w sądowych procedurach. Takie mamy właśnie prawo w naszym kraju, stary Bob rozłożył ręce. Niepełnoletni mordercy są jak święte krowy. Nie można ich wsadzać do więzień, bo to ich niby zdemoralizuje. Tak, to jest naprawdę chore, Bob zadumał się. Ja jednak nie wierzę, że Czaki to zrobiła. Pokręcił głową. Słyszałem, że podobno tam ktoś włamał się do domu. Ona wydaje mi się jakaś za delikatna na to wszystko. Słuchaj, bob, ja wiem, że ona wygląda jak niewiniątko, ale nie daj się zwieść. Ja psychopatę rozpoznam od razu. Oni zawsze mają coś takiego w oczach. Napatrzyłem się na to tu, w szpitalu. Oczy czaki są wystarczająco szalone, żebym miał pewność, że to zrobiła. Powiem ci tylko jedno, lepiej na nią uważaj. Stary Tom pogroził palcem. Nagle wstał i otworzył drzwi. Wyjrzał na korytarz, ale ten był pusty i ponury. Jarzeniówki mrugały niespokojnie. Co robisz? zdziwił się Bob. Tymczasem stary Tom zamknął drzwi i usiadł z powrotem na krześle. Wydawało mi się, że coś słyszałem. Miałem wrażenie, że czaki się tu kręci. Zawsze chodzi w samych skarpetkach i skrada się jak duch. Mam nadzieję, że niczym jej nie podpadłeś. A czym mógłbym podpaść? Bob wzruszył ramionami. Lepiej sobie przypomnij powiedział kpiąco stary Tom. Może przez przypadek za mocno zawiązałeś jej kaftan albo coś innego i jesteś na czarnej liście. Przyznaj się, były jakieś macanki? Jakie znowu macanki? Ja nie robię takich rzeczy obruszył się Bob. To są dzieci, chore bo chore, ale dzieci. Daj spokój, tylko żartuję, ale sam przyznaj, że ta mała jest naprawdę niczego sobie. Mam taką teorię, że te najlepsze laski są zawsze ostro porąbane. Może coś w tym jest, Bob zamyślił się. A ty dobierałeś się do niej, stary cwaniaku? Ja jestem święty. Tom roześmiał się, oblizał grube wargi i błysnął z ukosa małymi oczkami. Było w nim coś obleśnego. Gdyby prostolinijny Bob znał całą prawdę, nie lubiłby aż tak bardzo starego Toma. To pewne. Wynurzenia starego Toma. Kanada, Quebec City. Szpital psychiatryczny świętego Wawrzyńca. Chcę ci tylko powiedzieć, że jak coś kombinowałeś z czaki, to lepiej uważaj. Bob zrobił tajemniczą minę. A to niby dlaczego? Stary tom zmarszczył brwi. Masz dzisiaj nocny dyżur. Złe rzeczy dzieją się zawsze po zmroku. A dodatkowo wysiadł monitoring. Jak to wysiadł? Po prostu się zepsuł. W całym szpitalu kamery nie działają. Ale cichosza. Prawie nikt o tym nie wie, żeby ktoś przez przypadek nie rozgadał. Bob położył palec na mięsistych z tych ustach. I kiedy zamierzają to naprawić? Nie wiadomo. Bob wzruszył ramionami i uśmiechnął się lekko. Wreszcie udało mu się napędzić stracha staremu tomowi. Dzisiaj od rana latały chude palanty w okularkach i sprawdzały wszystkie kamery. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie mogą zrobić tego rasa dobrze. To już się psuło dwa razy. Trzy, poprawił go stary tom. A zresztą nieważne, kiedyś nie było w ogóle kamer i jakoś ludzie żyli. Ale przyznaj się, żartujesz z tym monitoringiem. Chcesz mnie pewnie nastraszyć? Nie żartuję. Ale to żaden problem. Jutro pewnie naprawią. Jak się już tak straszymy, to opowiedz, co się tam dokładnie stało wtedy, jak ona wszystkich pokroiła nożem. Mogę ci powiedzieć, stary Tom poprawił się na krześle i zrobił poważną minę. Wiesz, że mam informacje z pierwszej ręki. Szwagier przyjechał kiedyś w odwiedzinę. Akurat robiłem grilla, podałem mu piwo a on ledwo wypił pierwsze łyki i zaczął opowiadać historię czaki. Ktoś z ich komendy pomagał przy sprawie. Powiedział mi wtedy, że ona z pewnością trafi tutaj, do nas. Sądy nie wysyłają nieletnich do więzień, tylko zawsze do wariatkowa. A wiadomo, że nasz szpital jako jedyny w całej prowincji ma oddział zamknięty dla dzieci. Szwagier ostrzegł mnie, żebym uważał na tę małą. Pierwszy raz widział coś takiego. Ciała zabitych rodziców miały po trzydzieści ran kłutych, i to wszystko zrobiła trzynastoletnia dziewczynka. To naprawdę przerażające. Dokładnie tyle samo lat ma moja starsza córka, zauważył Bob. Ale nie przejmuj się, stary Tom machnął ręką. Tobie to nie grozi, twoje dzieci są normalne. Teraz rozumiesz, dlaczego czaki jest taka groźna. Niby miła i spokojna, ale ma ukrytą inną twarz, mroczne oblicze diabła. Myślisz, że jest opętana? zapytał wyraźnie poruszony Bob. Był bardzo religijny, na piersi ciągle nosił krzyżyk, który dostał od babki. Przed wejściem pod prysznic zawsze go całował i z wielką czcią odkładał potężną dłonią na szafkę. Naturalnie, odparł stary Tom. Myślę, że Czaki jest szalona i mieszka w niej co najmniej pięć wrednych diabłów. Bob podruchowo przeżegnał się, a stary Tom ciągnął dalej napawając się nastrojem, jaki wywołały jego słowa. Lubił być ważny i dzwonić kluczami na oddziale. Jego wzrok zdawał się wtedy mówić. Mógłbym wszystkich stąd wypuścić, ale dzisiaj jakoś nie mam nastroju. Tak samo było z Tedem Bandim, najsłynniejszym seryjnym zabójcą, ciągnął stary Tom. Podobno jakieś głosy namawiały go do zbrodni i zmieniał mu się wtedy kolor oczu. Największy sukces diabła polega na tym, że wmówił ludziom, że go po prostu nie ma. Szatan istnieje po to, by kusić, więc robi to i nigdy nie śpi. Masz rację. Bob pokiwał głową. Wiesz, że opętani ludzie mają nadnaturalną siłę. Widziałem kiedyś, jak jedna dziewczyna rzuciła pięcioma facetami o ścianę jak szmacianymi pacynkami. Słyszałem o tym odparł Bob. Właśnie takie rzeczy się dzieją na egzorcyzmach. Pełno jest tego w internecie. Ale nie o tym chciałem mówić. Powiedział stary Tom, a Bob z oczami powiększonymi z przerażenia znowu przeżegnał się pospiesznie. Pytałeś mnie o sprawę Czaki i powiem ci, że nie mogłeś wybrać lepszej osoby. Wszystko wydarzyło się pięć lat temu w pewną listopadową noc. Gdy przyjechała policja, Czaki w ręku ściskała nóż. Mówiła, że ktoś był w domu i uciekł, gdy zeszła z góry. Kim był ten człowiek, tego nigdy nie ustalono. Sąsiadka zeznała, że przez okno w salonie dojrzała naszą laleczkę stojącą nad ciałami rodziców z nożem w ręku, ale nie widziała samego zabójstwa. Powiem ci tylko w sekrecie. Tom zniżył głos, a Bob nachylił się w jego stronę. Że z akt policji wynika, że ktoś obcy istotnie. Był w domu tego wieczoru. Znaleziono ślady. Nawet pies policyjny złapał trop, ale zgubił go dwie przecznice dalej. Ktoś musiał wsiąść do samochodu i odjechać. Widzisz, więc to całkiem możliwe, że ona mówi prawdę i jest niewinna zapalił się Bob. Stary Tom pokręcił przecząco głową. To nie takie proste. Pamiętam, jak czaki trafiła tutaj. Kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem, mógłbym przysiąc, że ma co najmniej dwadzieścia lat. Była za bardzo rozwinięta jak na swój wiek. Przyznam, że na początku myślałem, że to jakaś pomyłka. Sądziłem, że może policja zgarnęła jakąś Boguducha winną studentkę. Przysięgam, naprawdę nigdy czegoś takiego nie widziałem. Trzynastolatka prawie równa ze mną wzrostem, a do łomków nie należy. Bob w odpowiedzi pokiwał głową. No i te cycki. Stary Tom zarysował w powietrzu kształt dużych piersi. Lekarz, który przyjmował ją na oddział, trzy razy pytał policję, czy to właściwa osoba. Mówię ci, istny cyrk. Cały personel się zbiegł, ale wszystko się zgadzało. Koniec końców, Czaki wylądowała w akwarium na obserwacji, jak każdy groźny świr, którego przyjmujemy. Przez kilka dni była tematem numer jeden. Chodziły słuchy, że rodzice zabraniali jej spotykać się z jakimś o wiele starszym chłopakiem i po prostu postanowiła się ich pozbyć. Sąsiadka zeznała, że często kręcili się tam jacyś chłopcy. Zresztą, nie dziwię się, dla takich cycków też bym przyjeżdżał. Takie mamy czasy, odparł Bob. Telewizja, internet. Ten cały syf robi swoje. Nieźle miesza dzieciakom w głowach. Niektórzy nie potrafią się od tego odciąć. Nurtuje mnie tylko, dlaczego to zrobiła. Jej rodzice nie byli chyba żadnymi potworami. Oczywiście, że nie. To byli zwykli, mili ludzie. Czasami zastanawiasz się, dlaczego ludzie robią różne szalone rzeczy. Do głowy przychodzą ci niestworzone historie, a prawda czasami jest prozaiczna. Stary Tom skrzyżował ręce na piersiach. Może zrobiła to, bo po prostu chciała zobaczyć, czy ujdzie jej to na sucho. To też dobry powód. Dobry powód, by wymordować całą rodzinę? Zdziwił się Bob. Przecież mówię ci, że to psycholka. Tacy ludzie nie mają uczuć, kierują się czystym egoizmem. Powiem ci, że widzę dwie opcje. Albo namówiła jednego ze swoich chłopaków do zabicia, stała i patrzyła, albo sama chwyciła nóż, a chłopak tylko przyjechał by ją zabrać. Gdy nadjechała policja, przestraszył się i uciekł. W każdym razie ktoś tam z nią był, to pewne. Ale ona na procesie była sprytna. Grała biedną sierotkę. Kurczowo trzymała się swojej wersji, że usłyszała kogoś i zeszła na dół, a tam wszyscy już nie żyli. Przestraszyła się, że zabójca jest w domu i podniosła nóż, by się bronić. Ciągle powtarzała to samo i jej metoda okazała się skuteczna. Ława przysięgłych dała wiary tym bajeczkom. Zasądzono jej tylko pięć lat zamkniętego szpitala psychiatrycznego, by uleczyła swoją traumę. Takie mamy sądy. Dawniej sąsiedzi z zapalonymi pochodniami powiesiliby ją na drzewie. Prawo było ostre i świry się bały, a teraz szaleją. Pamiętaj, co ci powiem. Świr musi czuć nad sobą bat, inaczej wariuje. To moja autorska teoria. Stary Tom popukał się z dumą w piersi. Całkiem niezła, Bob pokiwał głową. Król nocy. Polska, Warszawa. Taksówka podjechała pod hotel Marriott. Portier otworzył drzwi i ZO po czerwonym dywanie do wielkiego holu. Minął recepcję i skierował się od razu na prawo w stronę bocznych schodów. Tam na pierwszym piętrze znajdowało się kasyno, do którego zmierzał. Tuż obok wejścia mieściła się restauracja. Trójka Hiszpanów również przyszła spróbować swego szczęścia. Śmiali się. Jeden długo szukał paszportu. Zo, zły, przestępował z nogi na nogę. Sapał. Wejścia do dużej sali chronił niczym Cerber potężny ochroniarz. Ale widać już było stąd stoły do ruletki i wiszące nad nimi mąsiężne lampy, dające to specyficzne światło, charakterystyczne dla wszystkich kasyn. Żadnych okien. Wszędzie mrok i tylko punktowo oświetlone stoły, niczym samotne wyspy. W końcu Hiszpanie przeszli wszystkie procedury i recepcjonistka z szerokim uśmiechem zaprosiła do kontu Aruzo. Znała go doskonale, bo był stałym bywalcem, ale procedury musiały być zachowane. Podał dowód i nawet trochę żartował, a kobieta uśmiechała się krwiście pomalowanymi ustami. W komputerze odznaczyła stałego gracza. Ta informacja natychmiast została przekazana do centrali, która powiadomiła wszystkich inspektorów w kasynie, że oto przybył król nocy. Stałym graczom zawsze nadawano pseudonimy. Każdy z nich miał swój profil i krótką charakterystykę. Na przykład pan Mietek, który od ponad 20 lat przychodził nieodmiennie w tej samej dżinsowej koszuli, miał pseudonim pan Mietek. Moda się zmieniała, a pan Mietek trwał na przekór wszelkim trendom niczym skała. Zawsze był ubrany w ten sam sposób. Pracownicy żartowali, że to ubranie to jego kasynowy uniform. Już z daleka można było poznać pana Mietka po jego błękitnej dżinsowej koszuli z kieszeniami na piersiach. Pan Mietek był dusi groszem. Odmawiał sobie wszystkiego. Nie dojadał, nie dopijał. Byle tylko w każdy weekend pojawić się w kasynie hotelu Mariot. Nie zawsze jednak tak bywało. Podobno kiedyś pan Mietek przyjaźnił się z Pershingiem, bosem mafii z Pruszkowa. Podobno złote okulary, które stale nosił, dostał właśnie w prezencie od niego. No, ale cóż, wszystko się zmienia, wszystko płynie. Pershinga dawno temu zastrzelono w zakopanem, a pan Mietek pozostał ze swoimi złotymi okularami. Odtąd grał spokojnie na małe stawki, ale gdy wygrywał większą sumę, Stawał się nerwowy. Może, jako stary hazardista, wiedział, że trzeba już wyjść, ale nie chciał i suma summarum kończył ze smętną miną i jednym żetonem obracanym w niespokojnych palcach. Stawał się wtedy naprawdę nieprzyjemny. Rzucał przekleństwami na wszystkie strony. Obsługa miała zalecenie, by uważać na pana Mietka, który był przewrotny niczym wąż, uprzejmy i czarujący. W jednej chwili potrafił zmienić się w bestie. Gdy obstawienia poszły nie po jego myśli i kulka w ruletce wskoczyła w nie ten numer, co trzeba. Alkoholu też nie podawano mu za dużo. Zupełnie inaczej było z królem nocy. W jego przypadku alkohol musiał lać się strumieniami. Odpowiednio podlany król nocy płynął na fali. Wygrywał spektakularnie i dużo, ale jeszcze więcej przegrywał. W zasadzie przynosił pieniądze, więc cieszył się wielkim szacunkiem wśród pracowników. Nigdy się nie kłócił. Gdy przegrywał, stawał się tylko bardziej posępny. Wtedy darmowy drink rozładowywał sytuację, a król nocy wypłacał z bankomatu kolejne pliki banknotów. Część obsługi wiedziała, że kiedyś tam nagrał jakiś hit, że był piosenkarzem i że ma swój pseudonim artystyczny. Kasyna żyją jednak własnym życiem, i w hotelu Marriott Zo, dla obsługi, był po prostu królem nocy. Zo minął bar, gdzie siedziało kilka dyżurnych prostytutek i dwóch smutnych panów, rodem z amerykańskiego filmu gangsterskiego. Pokiereszowane ryje wciśnięte w drogie garnitury. To była tak zwana lichwa. Poważni panowie nigdy nie grali, ale zawsze okupowali bar. Wszyscy wiedzieli, kim są i czym się zajmują. Ale kasyno nigdy nie wtrącało się w ich mętne interesy. Ważne, by gra mogła się toczyć bez żadnych problemów, a oni to zapewniali. Starzy hazardziści często prosili o pomoc smutnych panów, a oni zawsze skutecznie załatwiali każdą ilość gotówki. Zo oczywiście nigdy nie korzystał z tych usług, ale dobrze wiedział, co tu się działo. W kasynie lubił zatapiać się w grze. Nie rozmawiał z nikim. Takie miejsca zawsze przyciągają ćmy barowe. Zresztą starzy bywalcy też za bardzo nie rozmawiają. Każdy udaje, że jest tam pierwszy raz. Kiedyś Zo odwiedzał kasyno z ustalonym z góry limitem na grę. Zazwyczaj było to 400 zł. Piątek był dla niego zawsze dniem imprezy. Lubił wpaść do kasyna, wypić kilka darmowych drinków, a potem ruszyć dalej w miasto. Kasyno było tylko krótkim przerywnikiem. Ale to się szybko zmieniło. Teraz przeznaczał na grę duże kwoty, a imprezy zeszły na dalszy plan. Kasyno niepostrzeżenie stało się miejscem docelowym, głównym portem, do którego zmierzał. Zabierał co prawda tylko jedną kartę, na którą przelewał sporą sumę z zamiarem niewykorzystania całości. Od dłuższego czasu jednak po powrocie do domu karta była wyczyszczona do zera. To, co było kiedyś, wydawało mu się pięknym snem. Dawniej, kiedy przegrał te swoje 400 zł, po prostu wstawał i wychodził. Teraz już nie chciał wychodzić, chciał grać dalej, rozpuścić się w tym wszystkim. Minął strefę z automatami i podszedł do swojego ulubionego stołu z ruletką, który znajdował się najbliżej wejścia. Grało już trochę osób, co zapowiadało dobrą zabawę. Zo nigdy nie lubił grać w ruletkę sam przeciwko krupierowi. To zawsze pachniało porażką. W grupie kilku graczy zawsze panował duch zabawy. Stół zapełniony stosami żetonów, kulka skacząca po przegródkach koła, ktoś się śmiał, ktoś był ponury, coś się działo. Już czuł podniecenie na myśl, że oto zaraz zatraci się w grze. U przechodzącej kelnerki zamówił piwo. Wyciągnął plik banknotów i usiadł na wysokim krześle pośrodku stołu. Tajemniczy plan starego Toma Kanada, Quebec City, szpital psychiatryczny świętego Wawrzyńca. W każdym razie Czaki jest chora i nigdy nie powinna stąd wyjść, stwierdził stary Tom z miną znawcy. Ale sam wiesz jak jest, westchnął. Nasz poczciwy chomik jest za miękki, i te młode świry robią z nim co chcą. A mógłby przedłużać jej zwolnienie. W zasadzie laleczka całe życie mogłaby tu siedzieć i żaden sąd by nie pomógł. Myślę, że ty i ja bylibyśmy lepszymi lekarzami od chomika. Bob zaniósł się głośnym śmiechem. Masz rację, ten facet to niczym nie ma pojęcia. Niby jest lekarzem, ale sam jest niezłym świrem, dodał z powagą stary Tom. Pracuję tu długo i wiem, co mówię. Chodzą słuchy, że mają go wywalić. Dobrze by się stało. Przydałby się tu ktoś bardziej stanowczy. Kto by niektórym przykręcił śrubę, na przykład temu Skinheadowi. No, jemu by się ewidentnie przydało. Ciągle tylko pyskuje, stwierdził Bob. On mnie najbardziej martwi, stary Tom pokiwał głową. To jakiś mutant. Jest wielki jak dom, a jeszcze nie skończył 18 lat. Czasami myślę, że jak mu do końca odwali, to łby nam tu wszystkim poukręca, śpiewając Deutschland, Deutschland, Berales i nikt nie zdoła go powstrzymać. Nie wiem, skąd się biorą tacy ludzie, Bob skrzywił się. Ten chłopak jest wielką, chodzącą swastyką. Czy on naprawdę nie wie, co się działo w czasie wojny? Daj spokój, stary Tom machnął ręką. To skończony wariat, jemu się wydaje, że jest jakimś ważnym niemieckim dowódcą, zachichotał. Nie ma co, naprawdę mamy ciekawą pracę. Bob spludł ręce za głową i wyciągnął przed siebie wygodnie nogi. No ale wracając do czaki, to nieźle się urządziła. Co masz na myśli? Bob zmarszczył brwi. Zobacz, starych usunęła, mieszka tutaj wygodnie na koszt podatników, ma wyżywienie, uczy się, nie musi pracować. Bob w odpowiedzi znowu pokiwał głową. Czasami myślę, że tak naprawdę bardziej opłaca się być mordercą, a nie uczciwym człowiekiem, ciągnął dalej stary Tom. Uczciwego człowieka czeka w życiu tylko wysiłek. Masz rację. Ale to nie koniec, stary Tom zrobił tajemniczą minę. Musisz wiedzieć, że za chwilę nasza czaki weźmie udział w programie stypendialnym. Zostanie wysłana na studia i my wszyscy za to zapłacimy. Taki prezent. Ale gdybyś ty chciał studiować, to już nie, pomachał palcem. Ty musisz zapłacić. Więc widzisz, może jest tak, że ona sobie to wszystko wykalkulowała. Starze ją wkurzali, więc postanowiła ich posłać do piachu. Była wystarczająco wyrośnięta, by zrobić to sama. W sumie, jak się głębiej nad tym zastanowić, to źle się jej nie dzieje. Bob pokiwał głową i zasępił się. Na jego czole pojawiła się głęboka zmarszczka. Nie bardzo lubił takie poważne tematy. Jego świat był prosty, nie lubił doszukiwać się ukrytych znaczeń. Wariaci byli raczej śmieszni niż przebiegli. Z opowieści starego Toma rysowała się inna, zupełnie nowa rzeczywistość, zahaczająca o wizję spisku świrów. To ewidentnie burzyło porządek świata Boba. Stary Tom dosłownie buldożerem rozwalał wszystko na miazgę. Zresztą ona potrafi świetnie wpływać na ludzi. Zobacz, co zrobiła z tą swoją adwokatką. Ta babka czasem patrzy na mnie takim lodowatym wzrokiem, zupełnie jakbym tutaj anioła więził. Stary Tom wykrzywił usta. Racja, przytaknął Bob. Ona czasem bywa taka oschła. W sumie nie wiadomo, co ta mała na nas gada, gdy są same w tym pokoju zwierzeń. Ta prawniczka niby mądra, a nie wie, że czaki ma dwa oblicza, jak księżyc. Jedna strona jest zawsze ukryta. Ten, kto ją pozna, ginie. Zresztą ile mamy z czaki problemów na oddziale? Stale dokucza innym dziewczynom. I z kim się przyjaźni? Z Festerem, małym mordercą i tym wielkim skinheadem. Masz rację. Jednak swój do swego ciągnie zauważył Bob. W rzeczy samej, gdyby była niewinna, siedziałaby tu cichutko jak mysz pod miotłą. Ale ona nie boi się niczego. Pani mecenas ją uwielbia, a chomik na wszystko przymyka oko. Bob pokiwał głową. Stary Tom miał rację. Spora część dzieciaków na oddziale była zupełnie niegroźna. Jakieś nieudane próby samobójcze, zażywanie narkotyków, anorekcja, bulimia, depresja. Było tu jednak parę osób szczególnie niebezpiecznych. Do tej grupy w pierwszej kolejności personel zaliczał Jasmine. Niestety, lekarz prowadzący, Filip Kiusak, z zupełnie niewyjaśnionych względów, nie podzielał tych obaw. Jeżeli to by ode mnie zależało, powiedział stary Tom, to zamknąłbym czaki w izolatce i wyrzucił klucz. Taki powinien być jej los. Tylko szkoda jednego. Niby czego, Bob zmarszczył brwi. Pary takich cycków, stary Tom zarechotał. Bob też się zaśmiał, ale bardziej dla towarzystwa. Nie lubił takich żartów. Przeciągnął się na krześle. Jeśli to prawda, co mówisz, i naprawdę zabiła rodziców, to ja bym jej posłał kulkę w łeb. I nieważne, jaki macycki. Ciszej! syknął stary Tom. Przecież ona może gdzieś tu krążyć. Jeszcze nie ma ciszy nocnej. Przestań, robisz się przewrażliwiony. A nawet jak się gdzieś kręci i to słyszy, to niech wie, jakie mamy o niej zdanie. Chyba się nie boisz tej gówniary. Ja się nie boję, za rok idę na emeryturę. Martwię się o Ciebie. Ty jesteś w końcu młodszy i zostajesz. Stary Tom znowu zachichotał. Bob westchnął. Nawet nie liczył lat do emerytury. To była odległa przyszłość. No, muszę iść na obchód. Stary Tom wstał, wziął latarkę i klucze. W końcu przyszedłem tu pracować, wyszczerzył się. Nagle przystanął. Powiem ci tylko w sekrecie, że mam dowody na to, że czak jednak to zrobiła. No to usiądź jeszcze na chwilę i mów, Bob ożywił się. To dłuższa historia, ale obiecuję ci, że dowiesz się wszystkiego w przyszłym tygodniu. Powiedz chociaż cokolwiek prosił Bob. To będzie naprawdę bomba, stary Tom spoważniał. Wpadłem na ślad osoby która była z czaki w noc morderstwa. To dlaczego jeszcze nie powiedziałeś o tym policji? Właśnie zamierzam, stary Tom uśmiechnął się tajemniczo. Może to przedłuży pobyt czaki na naszym oddziale. Może uda mi się to załatwić. Taki prezent na nadchodzące święta. Muszę to zrobić, skoro wszyscy nawalili. Tylko pamiętaj, cichosza, nikt nie może wiedzieć. Położył palec na ustach. Muszę tylko ustalić jedną bardzo ważną rzecz. Inaczej cały plan weźmie w łeb. Mogę ci jakoś pomóc? spytał Bob. Nie, po prostu zapomnij o wszystkim. W przyszłym tygodniu wszystkiego się dowiesz. Dobrze, będę milczał jak grób, zapewnił Bob. Ważne, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Przyjacielu, wierz mi, że tak się stanie. Pokrzyżujemy plany Czaki. Nie ucieknie nam tak szybko. Zawyrokował stary Tom. Pędź do domu, a ja idę na obchód. Niedługo potem Bob opuścił szpital. Idąc do wozu, wesoło pogwizdywał. Zapowiadał się naprawdę ciekawy tydzień. Marcin Adam, leśna rzeka. Koniec rozdziału czwartego, czytał Daniel Frontczak. Na stronie marcinadam.com do kupienia Leśna rzeka z autografem. Jeśli film ci się podobał, wesprzyj kanał. Link w opisie. Do usłyszenia w następnym odcinku.